Obecnie uważa się, że szacowany wiek piramid to około 4,5 tysiąca lat. Struktury te są tak wspaniałe, że pomimo naszych nowoczesnych narzędzi i genialnych umysłów nie jesteśmy w stanie pojąć, jak je zbudowano. Czy byli to Egipcjanie, czy inny rodzaj cywilizacji? Co znajduje się wewnątrz tych wspaniałych budowli i dlaczego właściwie powstały? Tego dowiemy się w dzisiejszym materiale. Jak zbudowano piramidy? Naukowcy poświęcili sporo czasu na badanie Wielkiej Piramidy. Rozważając ogromne rozmiary, dominuje przekonanie, że ukończenie budowy wymagało wysiłku 20 tysięcy osób. Trudno uwierzyć, że tak wspaniała konstrukcja mogła zostać ukończona w ciągu 20 lat przy tak małej liczbie ludzi i tak ograniczonych narzędziach. Kamienie w Wielkiej Piramidzie mogą ważyć do 2,5 tony, co przykładowo jest wielkością niemałego samochodu. Naukowcy wyjaśnili, że starożytni budowniczowie tworzyli pochyłe rampy, aby ułatwić ruch kamieni. Naukowcy wspomnieli również o pomysłowym wykorzystaniu kół pasowych i dźwigni do manewrowania kamieniami już na miejscu. Uczeni uważają, że proces budowy wymagał skrupulatnego planowania i precyzyjnej inżynierii. Twierdzą, że robotnicy ustawili piramidy z niezwykłą dokładnością przy pomocy obliczeń matematycznych. Pamiętajmy, że mówimy o starożytnej cywilizacji bez dostępu do nowoczesnej technologii i zaawansowanych narzędzi geodezyjnych. To, w jaki sposób udało im się osiągnąć tak wysoką dokładność bez pomocy GPS-ów lub laserów, zaprzecza wszelkiej logice i rozsądkowi. Wchodząc w sferę spekulacji, legenda głosi, że faraon wezwał najbardziej wykwalifikowanych architektów i inżynierów tamtych czasów, którzy posiadali wiedzę umożliwiającą im stworzenie piramid metodami, których nowoczesna technologia nie może nawet powtórzyć. Idąc dalej tą drogą, być może ci starożytni ludzie posiadali narzędzia, które wykorzystują moc fal dźwiękowych, pozwalając im kształtować i formować kamienie z zadziwiającą dokładnością. Można to porównać do gigantycznej, starożytnej drukarki 3D, lecz z falami dźwiękowymi zamiast plastikowych włókien. W tym miejscu nie można zapomnieć o wyrównaniu piramid z gwiazdami. Tutaj robimy krok do kosmicznego królestwa. Wyobraźcie sobie, że ci starożytni mistrzowie mają głębokie zrozumienie wszechświata i jego ciał niebieskich. Skrupulatnie stworzyli piramidy, aby dopasować się do kosmosu, tak jakby posiadali system GPS. Podczas gdy są rozważane różne teorie i hipotezy na temat tego, jak te niezwykłe struktury zostały zbudowane, ciągle pojawiają się nowe zagadki. Dlaczego zostały zbudowane i co dokładnie kryje się w ich starożytnych murach? Zgodnie z zapisami historycznymi i znaleziskami archeologicznymi dominuje przekonanie, że piramidy zostały zbudowane jako wielkie grobowce dla faraonów. Struktury te docelowo służyły jako miejsca wiecznego spoczynku dla boskich monarchów, zapewniając im przejście w zaświaty. Budowle miały być fizycznym ucieleśnieniem władzy i autorytetu faraonów, świadectwem ich boskiego związku i nieśmiertelnego dziedzictwa. Niektórzy naukowcy sugerowali, że piramidy nie były tylko wielkimi grobowcami, ale także symbolami władzy politycznej i znaczenia religijnego, które miały na celu pokazanie panowania faraonów nad ziemią i niebiosami. Co więcej, były integralnymi elementami rozległych nekropolii, otoczonych świątyniami i mniejszymi piramidami. Te skomplikowane kompleksy były nie tylko poświęcone zmarłym faraonom, ale także służyły jako ośrodki kultu religijnego i rytualnych praktyk. Kapłani i wierni gromadzili się w tych świętych miejscach, aby oddać hołd bogom i prosić o boską łaskę. Co ciekawe,
Piramidy wykazują również niezwykłe ustawienia astronomiczne, co rodzi pytania o ich kosmiczne znaczenie. Niektórzy naukowcy sugerowali, że starożytna cywilizacja posiadała zaawansowane zrozumienie ruchów ciał niebieskich. Ponadto piramidy mogły funkcjonować jako kosmiczne obserwatoria, pozwalając starożytnym cywilizacjom badać i interpretować zjawiska niebieskie. Jedna z intrygujących hipotez sugeruje, że budowle były zaprojektowane, aby połączyć się z ciałami niebieskimi i wykorzystywać siły kosmiczne dla większego dobra królestwa. Inna, prowokująca do myślenia teoria zakłada, że piramidy służyły jako repozytoria starożytnej wiedzy i mądrości, chroniąc tajemnice zaginionej cywilizacji. Co jest w środku? Wchodząc do piramidy, wąskie korytarze ozdobione misternymi rzeźbami i hieroglifami prowadzą nas do miejsca spoczynku faraona. Znajdziemy tam bogato zdobioną kamienną trumnę zwaną sarkofagiem. Relacje historyczne i odkrycia współczesnych eksploracji ujawniły, że niektóre piramidy zawierają dodatkowe komnaty, często określane jako komnaty królowych, w których prawdopodobnie spoczywały żony lub członkowie rodziny faraona. Te pomieszczenia, choć mniejsze w porównaniu z główną komorą grobową, nadal emanują poczuciem wielkości i skrywają własne tajemnice. Współczesne próby replikowania piramid napotkały wiele wyzwań. Niektórzy badacze i teoretycy postulują istnienie zaginionych lub zapomnianych cywilizacji, które osiągnęły niezwykłe wyżyny postępu naukowego i technologicznego. Według nich te zaawansowane społeczeństwa posiadały wiedzę, która pozwoliła im wykorzystać źródła energii i manipulować materią w sposób daleko wykraczający poza nasze obecne możliwości. Nawet w sferze piramid istnieją anomalie, które podważają konwencjonalne wyjaśnienia. Dlaczego piramidy zostały zbudowane w innych miejscach? Podczas gdy głównym celem powstawania piramid w Egipcie są wielkie grobowce faraonów, istnienie tych budowli w innych częściach świata stwarza intrygujące spekulacje. Jedna z teorii sugeruje, że zostały zbudowane jako środek komunikacji łączący cywilizacje na ogromne odległości. Nikola Tesla dodatkowo podsycił te spekulacje własną fascynacją piramidami i ich potencjalnymi zastosowaniami energetycznymi. Przełomowe prace wynalazcy nad bezprzewodową transmisją energii elektrycznej i jego eksploracją rezonansu i wibracji doprowadziły niektórych do twierdzeń, że piramidy zostały zaprojektowane tak, aby korzystać z naturalnych źródeł energii i służyć jako energetyczne przekaźniki. Inna teoria sugeruje, że stworzenie budowli na różnych kontynentach odzwierciedla wspólną wiedzę kulturową lub wpływ starożytnej zaawansowanej cywilizacji. Chociaż są to tylko spekulacje i brakuje konkretnych dowodów, jesteśmy zmuszeni do rozważenia głębokich tajemnic piramid i niezwykłych osiągnięć naszych przodków. Jest więcej pytań niż odpowiedzi. Podziwiamy architektoniczny kunszt tych wspaniałych budowli i zastanawiamy się nad tajemnicami, które się w nich kryją. Jednak pomimo wielu lat nauki, badań i eksploracji nadal nie znamy pełnego zakresu tego, co znajduje się pod powierzchnią. Wielkie piramidy w Egipcie są trwałymi symbolami ludzkiej pomysłowości, ambicji i dążenia do nieśmiertelności. Fascynowały pokolenia, wywołując niezliczone teorie i spekulacje na temat ich budowy, celu i cywilizacji, które je stworzyły. Pytania archeologów i historyków wciąż pozostają bez odpowiedzi. Jak dokładnie te kolosalne konstrukcje zostały zbudowane z taką precyzją i mistrzostwem inżynierskim?
jakie tajemnice kryją się w ich labiryntowych komnatach i co naprawdę motywowało starożytnych Egipcjan do podjęcia tego monumentalnego przedsięwzięcia. Piramidy nadal urzekają naszą wyobraźnię i rzucają wyzwanie naszemu zrozumieniu przeszłości. A wy co sądzicie? Dajcie znać w komentarzu, a jeśli podobał Wam się taki odcinek, zasubskrybujcie kanał po więcej ciekawostek. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!